Sąd nie zgodził się na zamianę aresztu na areszt domowy ani na proponowaną kaucję ponad 600 tysięcy dolarów. 31-letni Gerszkowicz nie przyznaje się do winy. A jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych. Takie są wiadomości Radia Z. Bilet na żużel w zamian za oddanie krwi. To wspólna akcja Platinum Motor Lublin i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Krwiodawcy mogą zostać kibicami żużla, a kibice żużla mogą zostać krwiodawcami. To jest taka dodatkowa zachęta, ten bilet? Tak, na pewno to jest taka dodatkowa zachęta dla ludzi, bo rozmawiam często z ludźmi, którzy przychodzą i oni właśnie mówią, że oni przyszli oddać krew, ale to był taki impuls. Ten bilet to był taki impuls i teraz te osoby już po latach ciągle do nas wracają. Z Pawłem Filipem z Regionalnego Centrum w Lublinie rozmawiał reporter Radia Z Piotr Olejarz. Akcja potrwa do piątku. Do zdobycia są wejściówki na domowe mecze lubelskiego klubu. A teraz już głos oddajemy Markowi Czyżowi. I zapraszamy na rozmowę z gościem Radia Z. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Naszym gościem jest dziś Krzysztof Bosak, Konfederata z Konfederacji. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. To jest przykre niestety, ale prawdziwe musimy od chyba tygodnia zaczynać prawie każdą rozmowę o takim charakterze, od tych samych pytań. Pana też o to zapytam. Jak pan ocenia jakość działań rządu w kryzysie zbożowym? Niestety bardzo źle. Bardzo źle i uważam, że mamy do czynienia z gigantyczną aferą gospodarczą. Pochwalę się, że na poprzednim posiedzeniu Sejmu, które skończyło się przed weekendem, udało nam się namówić szereg partii opozycyjnych na wspólne zebranie podpisów pod wnioskiem o komisję śledczą, która by to wyjaśniła. I jak nieraz krytykowałem wnioski o komisję śledczą, tak w tym wypadku uważam, że jest materiał na komisję śledczą, dlatego że państwo polskie odstąpiło od swoich obowiązków, a nawet od obowiązków unijnych. To znaczy jedno to jest to, że rozporządzenie unijne wymuszało otwarcie rynku. Rozporządzenie entuzjastycznie popierane rok temu przez Prawo i Sprawiedliwość i rząd i inne partie zresztą też. Natomiast druga sprawa to jest zdjęcie wszelkich kontroli. To nie powinno nastąpić. Ktoś wydał takie polecenie. W mojej ocenie to godziło w interesy ekonomiczne państwa polskiego i należy to wyjaśnić. Jakie są ślady na piśmie, którzy politycy, czy to było w trybie formalnym, czy ktoś złamał prawo, osoba, która spowodowała wielomiliardowe straty w polskiej gospodarce, wejście na rynek zboża technicznego, gdzie taki termin w systemie prawnym nie istnieje. Ta osoba, niezależnie czy jest premierem, ministrem, czy szefem partii rządzącej, powinna pójść do więzienia. Jasne, ale zakłada pan, że jeżeli komisja śledcza, to nie w tym parlamencie. No, ja uważam, że da się działać szybko i moim zdaniem to nie jest jakaś bardzo skomplikowana sprawa. My większość faktów już znamy. Trzeba ustalić, kto podpisywał dokumenty. Natomiast, oczywiście PiS, jestem przekonany, że będzie starał się tuszować sprawę i to głosowanie będzie sprawdziane. W najlepszym razie będzie informacją dla opinii publicznej, kto chce tuszować tą sprawę. Wierzy pan w komisję śledczą? Wierzę, że jeżeli złożyliśmy wniosek, to będzie w tej sprawie głosowanie, a to głosowanie pokaże, kto jest kim w tym Sejmie i bardzo utrudni obozowi rządzącemu mydlenie oczu opinii publicznej, że oni chcą być transparentni, że działają na korzyść polskich rolników. My alarmowaliśmy, że PiS zdradził polskich rolników już kiedy proponowali piątkę mającą zniszczyć hodowców zwierząt. W tej chwili czeka kolejny szkodliwy projekt, który jest zdradą obietnic ministra Kowalczyka z zeszłego roku, uderzający w sektor mięsny i w ubojnie. Być może pan tak uważa, ale po tej piątce rolnicy tak nie uważali i dali władzę PiS-owi znowu. Jak się popatrzy na sondaże, to odsetek polskich rolników popierających PiS spadł mocno. Natomiast problem jest taki, że rolnicy na wsi już w tej chwili są mniejszością. I często media podają informacje o poparciu PiS-u na wsi, nie biorąc pod uwagę, że coraz mniejszy odsetek ludzi mieszkających na wsi para się rolnictwem. Ma pan krytyczne zdanie o tym, jak rząd sobie radził, czy nie radził z tym zagadnieniem, ale nie ma was tam na tych blokadach, bo wszyscy się ogrzewają w ogniskach tych protestów, a Konfederacji tam nie ma. To nie do końca prawda. W momencie, kiedy doszło do tego, że rolnicy przegonili ministra Kowalczyka z targów rolnych w Kielcach, nasi działacze tam byli. Nasi działacze wspierali rolników z Podkarpacia, którzy protestowali na granicach. Ale ogień jest teraz. W różnych miejscach dzieją się różne rzeczy i my jako politycy nie jesteśmy od tego, żeby wręczyć rolników czy jakiekolwiek inne grupy społeczne od walki o swoje prawa. To prawda, ale natomiast jesteśmy od tego, żeby wspierać. Jesteście partią rynkową, a tam jednak przedsiębiorcom zdemolowano rynek. No i to jest dramat. I tu też trzeba powiedzieć o Unii Europejskiej. Unia Europejska, przejmując na siebie politykę handlową i politykę rolną, która stanowi około połowę budżetu unijnego, wzięła na siebie odpowiedzialność za stabilizację tego rynku. I to, co zrobiono tym rozporządzeniem z maja zeszłego roku, to jest absolutnie przeciwko temu zobowiązaniu podjętemu wobec państw członkowskich, że rynek będzie ustabilizowany. Nie można w ten sposób zdewastować rynku. Jeżeli chcieli uruchomić tranzyt, to trzeba było uruchomić tranzyt, a nie otworzyć rynek wewnątrzunijny na ten zalew. A co się stało pańskim zdaniem? Bo
dziś jest wielu, którzy mówią, myśmy rok temu o tym mówili, zwracali na to uwagę, wydarzyło się coś kompletnie nielogicznego, irracjonalnego, wbrew wszystkiemu, wbrew najprostszej ekonomii. Co się stało? Moim zdaniem rok temu zapanowała po wybuchu wojny całkowita poprawność polityczna, powodująca, że przez 3 kwartały nie można było w polskiej debacie publicznej zauważać tego, że Polska i Ukraina w konkretnych różnych sektorach mają kolizyjne interesy gospodarcze. Jeżeli pan spojrzy na przykład na dyskusję w tej chwili o popieraniu przez polską klasę polityczną przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, to również jeszcze dziś wielu rzeczy nie wolno powiedzieć. Politycy są skrępowani poprawnością polityczną. A pan by co chciał powiedzieć? Że mamy kolizyjne interesy między innymi w obszarze produkcji rolnej i spożywczej, zboża, dróg. Nie w takim stopniu. To znaczy produkcja na Ukrainie jest w tej chwili tańsza niż w Polsce, a dodatkowo nie spełnia norm unijnych, które są nałożone na polskie rolnictwo. Jak będzie spełniała normy unijne, to będzie mniej konkurencyjne. Ale rynek otworzono bez wymuszenia spełniania tych norm, a polski rząd mógł badać, choćby jeżeli chodzi o skażenie, o poziom pestycydów. Zwracam uwagę, bo słyszałem w serwisie informacyjnym przed naszą rozmową, że podobnie zachowują się Słowacja, Bułgaria, Węgry. Proszę bardzo uważnie czytać informacje. Niektóre z tych państw zakazały na przykład importu zboża na podstawie badań toksykologicznych i przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężenia pestycydów. Polski rząd nie przedstawił takiej argumentacji. Więc jest moim zdaniem wielka szansa, że to embargo nie utrzyma się w ogóle w świetle prawa unijnego. Jeszcze będzie problem odszkodowań. Wielu polityków głośno i wyraźnie mówi... Popsuliście to, drodzy rządzący, a wy dalibyście sobie radę z takim zjawiskiem? Wiedzielibyście, co zrobić? No ja w lipcu zeszłego roku pisałem, zresztą dzisiaj z rozbawieniem czytam komentarze pod moimi wpisami na ten temat, w lipcu pisałem, że jest dramat i że to po prostu rujnuje rynek w Polsce, a ceny niektórzy łudzili się, to jest skrajny przykład naiwności, jak niektórzy łudzili się, że jak wjedzie tanie zboże z Ukrainy, to ceny to chleba w Polsce spadną. Ja pytam, co byście zrobili, aby pomóc Ukraińcom wyeksportować zboże i nie zdewastować polskiego rynku? Pierwsza sprawa to nie wpuścić tego zboża na polski rynek. To znaczy, no, narzędzia były i przedstawione były w tej sprawie projekty, na przykład system kaucyjny. Czyli jeżeli ktoś chce przez Polskę przewieźć to zboże, wpłaca pewne kaucje, odzyskuje w momencie, jak mamy potwierdzone, że to zboże zostało zapakowane na statki albo wyjechało wagonami. Nie było woli politycznej, panie redaktorze. Moim zdaniem, na kierowniczym poziomie, jeżeli chodzi o premiera Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, oni uważali, że to są takie kwoty, które nie zdestabilizują rynku. Moim zdaniem oni kompletnie nie mieli pojęcia, jak duże są to kwoty, że to idzie w miliony ton. Nie zdawali sobie sprawy, jak małe są moce przeładunkowe w relacji do skali eksportu. A to już wiedzieli chyba po awanturze z węglem, ile możemy przyjąć. Awantura z węglem nastąpiła później, proszę zwrócić uwagę. Awantura z węglem nastąpiła jesienią i na początku zimy. Natomiast decyzja o otwarciu rynku... Przymiarki do importu węgla były znacznie wcześniej i na pewno się orientowano, co możemy przyjąć, gdzie składować i ile, gdzie, czego może przeleżeć. Moim zdaniem w polskiej debacie powszechnie przeceniana jest kompetencja polityków. Moim zdaniem, na przykład dzisiaj na Twitterze zacytowałem wypowiedzi ministra Budy z lipca zeszłego roku i moim zdaniem z wypowiedzi, zresztą publikowane przez Polskie Radio Program Pierwszy, przepraszam, że konkurencję tu reklamuję, i z wypowiedzi ministra Budy wynika, że on w ogóle nie rozumie tego, co spowodowało rozporządzenie unijne, bo on mówi, no przed wojną nie mieliśmy dużych zamówień z Ukrainy, więc teraz ich też nie będzie. Tak jakby w ogóle nie zdawał sobie sprawy, będąc ministrem do spraw gospodarki, że mieliśmy cła i kwoty i po prostu ten towar z Ukrainy nie mógł wjeżdżać. Tak jakby w ogóle nie rozumiał systemu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej. Wywiad ministra Kowalczyka udzielony jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy wskazywał na to, że on w ogóle nie wie, kto powinien podpisać wniosek w imieniu państwa polskiego o zawieszenie tego rozporządzenia z artykułu 4. Powinien zrobić to premier, a minister Kowalczyk zwalał na ministra Budę. Moim zdaniem oni naprawdę się w tym nie orientowali i naprawdę uważali, że chodzi o jakieś małe kwoty, które nie zburzą rynku. Być może też nie wierzyli w to, co do nich dochodziło. Może ich tu usprawiedliwiam, prawda? Może lepiej byłoby przedstawić ich jako szkodników całkowitych i zdrajców, ale ja myślę... To pan będzie startował wybory. Ale ja myślę, że niestety jest taki syndrom oblężonej twierdzy w PiS-ie, że informacje, które oni czytają w zwykłych mediach albo dochodzą do nich z rynku, oni traktują jako ataki na siebie i to jest dramat sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Ten cytat zawiesimy w powietrzu. Stanowczo przeceniamy czasem kompetencje polityków, mówi Krzysztof Bosak, więc do tych kompetencji polityków wrócimy za chwilę. Teraz robimy krótką przerwę po to, aby zobaczyć się z państwem, mam nadzieję, w mediach społecznościowych. Już za moment jesteśmy Dziękuję na YouTubie, bardzo. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na naszej stronie. To jest gość Radia Z.
Krzysztof Bosak, Konfederacja, jest naszym gościem. Wracamy do rozmowy o kompetencjach, o których pan wspomniał przed chwilą. Jak pan sądzi, jaki jest realny poziom poparcia dla Konfederacji? No ja widzę tyle, co z sondaży i w tej chwili szereg sondaży daje nam powyżej 10%. Jak ostatni raz patrzyłem na tą średnią sondażową, bo tak z profesjonalnego punktu widzenia to się kieruje nie najlepszym wynikiem, tylko średnią sondażową, to ona się gdzieś zbliżała do 10%. Pewnie jak się zliczy te wszystkie ostatnie sondaże, to wyjdzie być może ponad 10%. Natomiast sondaże nie są najważniejszą rzeczą, którą ja śledzę, proszę mi wierzyć. A co pan śledzi? Aby opisać jakość swoich szans wyborczych pańskiego ugrupowania? Znaczy ja uważam, że trzeba rzetelnie pracować i dać szansę wyborcom tą pracę docenić. Ja staram się śledzić na przykład w tej chwili dane ekonomiczne dotyczące gospodarki, informacje dotyczące tego, jak się zmieniają podatki, informacje o rynku, rynku rolnym. To jest według pana dla wyborcy sexy? On tego będzie słuchał? A to zależy którego. Moim zdaniem jest duża grupa ludzi, którzy doceniają taką pracę i to, że człowiek przychodzi do mediów przygotowany. Natomiast oczywiście to nie są wszyscy. Jest też duża grupa wyborców, która jest podatna na ten festiwal socjalnych obietnic. Ona jest większa chyba. Ja myślę, że to jest kwestia trochę pokoleniowa i mam nadzieję, że jak obecne średnie i młode pokolenie się zestarzeje i stanie się też tą dominującą grupą starszych wyborców, to już nie będzie takie jak obecnie starsze pokolenie jak bardziej grupa boomerów niezainteresowanych życiem i danymi umrze, to mam wrażenie, młodzi... że po prostu kultura polityczna w Polsce się też zmieni wraz z wymianą pokoleniową i będzie taka bardziej skierowana na dane i na efekty rządzenia, a mniej na retorykę. No dobrze, panie pośle, a kiedy już ogłosicie swój program wyborczy, to te wasze szanse wzrosną czy spadną pańskim zdaniem? Myślę, że będą ciągle takie same duże i dobre, bo nasz program, który będziemy ogłaszać, nie będzie rewolucyjny. On będzie rozwinięciem tych haseł, które my konsekwentnie głosimy przez ostatnie 3,5, prawie 4 lata w polityce parlamentarnej. Będzie? Na czerwiec mamy zaplanowany kongres programowy. To pan Mencen chyba wcześniej to zrobił, bo głosi dziś: nasza wizja przyszłości jest prosta. Dom, grill, trawa, dwa samochody i wakacje dla każdego pracującego Polaka. Tyle? To bym traktował w kategorii raczej perswazji kierowanej do opinii publicznej. Programy nie mieszczą się w jednym tweecie, a tutaj pan redaktor cytuje konkretny tweet. Ale to też wyraża pewien nasz ideał. To znaczy, żeby ludzie mogli utrzymać się ze swojej pracy i żeby dobrobyt był funkcją pracy i zaangażowania, a nie funkcją przystania się do państwowego kraniku z różnymi świadczeniami. A to pan by chciał z każdego Polaka zrobić przedsiębiorcę? Ja mówię o pracy, a nie o działalności gospodarczej. Ale praca czasem polega na tym, że jesteśmy przyssani do państwowego kraniku. To dla osób w sektorze publicznym i tam wynagrodzenia też powinny być konkurencyjne, niestety często nie są. Natomiast większość w zdrowej gospodarce, większość ludzi pracuje w sektorze prywatnym. To też jest wyzwanie, że w tej chwili zaczynamy się zbliżać do tego, że blisko połowa dochodu narodowego jest podlega redystrybucji i mamy pewnie często jednostki gminne, w których większość osób pracuje w jednostkach gospodarki publicznej. To jest bardzo niebezpieczne. Natomiast ideał jakby społeczeństwa dobrze funkcjonującego jest jednak taki, że większość ludzi utrzymuje się z pracy rynkowo opłacalnej, a nie pracuje w administracji czy sztucznie utworzonych instytucjach, prawda? Robi tak zwane unijne granty. Od 2015 roku mamy chyba trening w inną stronę. Niestety muszę przyznać rację i uważam, że też Unia Europejska się do tego przyczynia. To znaczy Unia Europejska ustanowiła taki system rozdawnictwa grantowego. Ten system zaprogramował administrację państwową i jest replikowany w wielu nowych obszarach. Pan by chciał, żeby pan Mencen był ministrem finansów? Myślę, że to jest bardzo dobry kandydat i myślę, że na funkcję ministra finansów potrzeba człowieka z temperamentem i który ma pasję do tych spraw. Wolałbym wiedzę niż temperament i pasję. Wiedza wynika z pasji, dlatego że człowiek bez pasji nie przeczyta ustaw podatkowych. Jeżeli pan na przykład popatrzy na filmy, w których Sławomir Mencen recenzował projekt Polskiego Ładu, to moim zdaniem z całej polskiej opozycji on najcelniej, najszybciej czytał te projekty, najcelniej wychwytywał ich wady i co więcej, w kolejnych nowelizacjach później widać było, że rząd korzysta pośrednio czy bezpośrednio nawet z tego, co on mówi. Proszę mi wierzyć, że jak do nas do Sejmu przyszła kilkusetstronicowa ustawa którejś tam wersji Polskiego Ładu, to praktycznie żadna partia poza nami nie miała zaplecza, które jest w stanie to w odpowiednim tempie przetworzyć. Więc ja uważam, że Sławomir Mencen jest dobrym kandydatem, tak. Ale wie pan, że aby to się stało, to musicie wygrać wybory. Inaczej nie będzie ministrem finansów. Taka jest droga w demokracji, przez uzyskanie poparcia wyborczego do władzy. Tak? Jest jeszcze inna droga, można się przyłączyć do zwycięzcy i powiedzieć: ten rząd zasługuje na nasze wsparcie. To nie jest dobra droga, dlatego że wtedy się nie decyduje o programie rządzenia.
Dlaczego? Nie są umowy koalicyjne? No tak, ale pan powiedział o przyłączeniu się do zwycięzcy. No. Zrozumiałem to jako sugestię indywidualnego przyłączenia się. Ja to rozumiem jako przyłączenie się ugrupowania. My nie chcemy być klientem tych partii, które uważamy za skompromitowane w polskiej polityce. Będziecie w opozycji. To będzie werdykt wyborców. To będzie werdykt wyborców. I poważnie pan myśli o tym, że 37-43% to jest wasz wynik? Możliwy do uzyskania? Ja myślę, że na potrzeby takiej rozmowy to może brzmieć inaczej. W tych wyborach to się pewnie wydaje fantastyczne. Natomiast jeżeli pan na przykład popatrzy na to, jaka była droga obecnej premier Włoch, którą miałem okazję kilkanaście lat temu w Rzymie poznać jako szefową młodzieżówki nieistniejącej już partii centroprawicowej Alleanza Nazionale, to ich droga była od 2% do rządzenia jako premier państwem włoskim. I ta droga zajęła mi kilkanaście lat. Jeżeli popatrzymy na inne partie europejskie, no to często tą drogę muszą przebyć i my też chcemy przebyć tą drogę. Nie będę mówił rzeczy nierealistycznych, na przykład, że po tych wyborach mamy szansę na większość, ale być może po kolejnych, czy jeszcze następnych ta szansa się pojawi. A myśli pan, panie pośle, że to jest realne w Polsce po latach pewnych doświadczeń, aby wygrać wybory, albo w ogóle myśleć o ich wygraniu bez solidnego komponentu socjalnego w programie wyborczym? Myślę, że to jest jedno z najważniejszych pytań polskiej polityki i będziemy szukać w praktyce odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że będziemy szukać. Natomiast błąd, który nastąpił w polskiej polityce, polega na tym, że przez komponent socjalny rozumie się rozszerzanie sektora redystrybucji świadczeń społecznych. Ja myślę, że z powodzeniem ten komponent można zaproponować poprzez racjonalizowanie tego, co już jest. Na przykład my chcielibyśmy wydatkowane obecnie miliardy na edukację doskonalić poprzez system bonu edukacyjnego, dobrze skonstruowanego, który umożliwia konkurencję na rynku edukacyjnym. I to nie jest pomysł na prywatyzację szkolnictwa i likwidację pieniędzy, które tam są, tylko to jest pomysł na to, jak sprawić, żeby te pieniądze lepiej były wydawane na bardziej rynkowych zasadach. Te same rozwiązania można kopiować do sektora ochrony zdrowia. Nie trzeba koniecznie wystąpić z tym, że się powie, rozdamy wam kolejne tysiące, miliony albo miliardy i w ten sposób wasze życie będzie lepsze. Bo ale ma pan, panie, to jest po prostu nieprawda. Ja wiem, tylko pan ma przed sobą. Nasze życie jest coraz gorsze przez rozdymanie polityki socjalnej. Jak czyje, wie pan, obserwuje przestrzeń publiczną, różnie bywa. Moim zdaniem weszliśmy już w ten moment, kiedy kolejne świadczenia są zżerane przez inflację. Ma pan rację, tylko wie pan, ma pan przed sobą wyborcę, nie mnie, ale w ogóle ludzi, do których pan się odzywa. I trzeba to wytłumaczyć. I on nie jest jakoś szczególnie zaawansowany wiekiem, który naprawdę woli usłyszeć, dam ci 500 zł przelewem na konto, niż skonstruujemy skomplikowany dla ciebie bon edukacyjny. No tak, tylko państwo już wyczerpało swoje możliwości rozdawania ludziom pieniądze na konto. Moim zdaniem gdzieś na poziomie roku 15-16 to mogło brzmieć atrakcyjnie, natomiast minęło od tego czasu 7 lat. To nie działa pańskim zdaniem już? Państwo jest w warunku... Nie działa, mamy spowolnienie gospodarcze, mamy wysoką inflację, jesteśmy po sytuacji, kiedy obligacje się nie sprzedawały. A wie pan, kto wygrywa w każdych sondażach? Rząd próbuje się zadłużać u Amerykanów i u Chińczyków, żeby realizować inwestycje, które już zapowiedział. Moim zdaniem trzeba w takich wywiadach, jakich w tej chwili rozmawiamy, uświadamiać też słuchaczom, wyborcom, że państwo polskie jest dość blisko momentu utraty płynności finansowej. Rozmawianie w tej chwili przez polityków o tym, że oni będą uruchamiać kolejne świadczenia społeczne, jest wyrazem ich oderwania od rzeczywistości. Ale bliskości wyborcy. To jest wybór, który stoi przed Polakami. Czy wolą trudną prawdę, czy słodkie kłamstwa? Konfederacja proponuje trudną prawdę i bezpieczną przyszłość, a nie osuwanie się w inflacyjno-socjalny korkociąg. No i dlatego macie 10%, a PiS 35%. Panie redaktorze, lepsza nasza droga od sondaży, które nam nie dawały szansy na przekroczenie progu, przez wyniki 7%, obecnie 10%, czy może większe, iść powoli z dobrym programem, swoim tempem budować zaufanie społeczne, niż droga, którą przeszło wiele innych partii, licytując się właśnie na nieprawdziwe hasła i tracąc, zobaczmy, ile jest nieudanych projektów w polskiej polityce. Projekt Palikota, szybko przygasł gwiazda Pawła Kukiza i ruchu Kukiz 15, u którego zawiązywania się przecież byłem i widziałem, jak to nie boi pan się tego losu? I my właśnie nie chcemy tego losu podzielić. Jak to chcecie zrobić? Między innymi mówiąc ludziom prawdę i licząc na to, że ludzie to docenią. Że tam się kłamali. Wielu unikało niestety powiedzenia ludziom twardej prawdy, taką jaką ona jest. Na przykład to, że pieniądze w kasie publicznej się skończyły. Powiem pan, że pan jako polityk naprawdę wierzy w to, że prawda mówiona wyborcy zadziała?
Serio pan to mówi? Ja mam swoje różne krytyczne opinie na temat systemu, tego całego systemu demokratyczno-medialnego, w którym jesteśmy. Natomiast uważam, że od każdej reguły są wyjątki. I nawet choćby wszyscy wierzyli, że mydlić oczy, kłamać, obiecywać to, co niemożliwe do zrealizowania, to jest jedyna droga do wygrania wyborów, to uważam, że jest ta szczelina szansy, że ten system zadziała w sposób, który nazwalibyśmy prawidłowym, tak? To znaczy, że w pewnym momencie wyborcy rozpoznają, że jest grupa ludzi, która ma dobre zamiary, ma odpowiedzialne podejście bardziej niż inni i chce użyć tych narzędzi, które daje polityka naprawdę w interesie wyborców. I 500 mi nie da, tylko każe mi je zarobić. I uważam, że jest możliwe, że ten mechanizm zadziała w ten sposób. Jestem optymistą tutaj. To dobrze, to czekam na newsa. Ale nie bezgranicznym optymistą. Czekam na newsa, panie pośle, bo prędzej czy później będziecie musieli to wyborcom powiedzieć. Jeżeli chcecie obniżyć podatki, to z jakich wydatków zrezygnujecie? To jest trudna rozmowa. Moim zdaniem pierwszy krok to nie zapowiadać tworzenia nowych wydatków. Druga sprawa, uciąć coś, co ja postrzegam wręcz jako kradzież, czyli te wszystkie programy rozdawnicze, grantowe, jak ostatnio słynny program. 500 plus? Villa plus. Rozdawanie sobie budynków przez polityków. No to oczywiste i niewielkie pieniądze. Chodzi o znacznie grubsze pieniądze. O setki milionów. Ale tu będzie chodziło o dziesiątki miliardów, jeśli ma się to udać. Gdzie ich poszukacie? To prawda. Nie, zacząłbym od nierozdymania nowych wydatków. Ale to jeżeli nie zmieni sytuacji. To będzie zmierzała w kierunku deficytu. Jeżeli politycy PiSu czy Platformy wierzą, że są w stanie zapowiadać kolejne programy socjalne, tak? Tusk powiedział o babciowym. PiS chce uruchamiać kredyty 2%, Platforma kredyty 0%. To może na przykład nie robić tego, co oni zapowiadają. Może po prostu nie robić. Ostatnio dyskusja o 500+, prawda? Że inflacja zżera siłę tych świadczeń, ich moc nabywczą. Da się z pewnych wydatków wyjść choćby i przez tą nieszczęsną inflację, która jest dopustem Bożym, który na nas spadł w wyniku błędów i całego świata zachodniego i polskiego rządu. I ona też pozwala nam obniżyć relatywną... Ale to hola, panie pośle, to cała ta nowość, którą proponujecie, polega na tym, że nie będzie nowych wydatków? Nie będzie oszczędności żadnych? Nie poszukacie ich nigdzie? Nie powie pan teraz Polakom, to wam zabierzemy, z ale ja powiedziałem, programy pierwsze docięcia, programy grantowe, rozdawnicze. Ale to nie jest coś, co dotyka mnie, Polaka osobiście. Polaka osobiście dotyka, jak mu pan zabierze 300+, albo 500+. To go dotknie osobiście. Ja uważam, że jakby jako Konfederacja musimy być odpowiedzialni. Program pełny zaprezentujemy w czerwcu. Jeżeli będziemy mieć konsensus, że chcemy likwidować któreś z tych dużych klocków, w tej chwili też nie mówię o tym, bo nie mamy takiego konsensusu, to powiemy w czerwcu, tak? Natomiast w tej chwili mówię o tym, co już można robić i co miałoby pozytywne efekty. Proszę zwrócić uwagę, naprawdę poprzez niepopełnianie błędów, nierobienie nowych, gigantycznych zobowiązań, można zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy. Załóżmy, że nie byłoby tej całej afery zbożowej. Ile pieniędzy w tej chwili pójdzie na wykup po 1400 za tonę, w który państwo w ogóle nie musiałoby być zaangażowane? Kto w tej chwili rozróżni, które zboże jest ukraińskie, a które jest polskie? Pan wierzy w to, że ten projekt wykupu się powiedzie? No moim zdaniem, żeby wygrać wybory, oni zaczną to realizować. Oni zaczną to realizować, żeby wygrać wybory i pójdą na to kolejne miliardy. No bo na weźmy na przykład kwestię pomocy, szeroko pojętej pomocy Ukrainie. Włączenie wszystkich cudzoziemców we wszystkie polskie świadczenia społeczne to są ciężkie miliardy. Jeżeli pan redaktor pyta, gdzie w dużych klockach bym szukał oszczędności, to na przykład w tym. Uważam, że pomoc humanitarna polegająca na tym, że uchodźcy przekroczyli granicę i trzeba było im dać ciepłe miejsce do spania, podstawowe pomoc lekarską, jeżeli ktoś tam się źle czuł, czy ciepłą zupę, żeby po prostu się najedli, to było uzasadnione. Ale natomiast to jest... włączenie ich we wszystkie świadczenia socjalne. Większość opinii publicznej nigdy tego nie popierała. Nikt o tych danych nie mówił na dużą skalę w mediach. To jest pierwsza rzecz do ścięcia. I proszę zwrócić uwagę... Czyli zabrać Ukraińcom socjal. Nie tylko Ukraińcom, mówię o wszystkich cudzoziemcach. Od czego jest instrument obywatelstwa? Jest od tego, żeby różnicować prawa, które mają obywatele, którzy mają też obowiązki wobec państwa, od tych, którzy są tutaj gośćmi. Dziś są tu, jutro w Niemczech albo w Anglii, podróżują po świecie, prawda? Panie pośle, ja się wsłuchuję w te postulaty pana Mencena i powiem szczerze, to jest sexy, naprawdę, tego się dobrze słucha. Jak ktoś mówił, prosimy podatki, napiszmy tę ustawę na nowo. One się piszą. Uwolnimy Polaków od tego. To jest fajne. One cieszę się. Piszą, cieszę się, chętnie poczytam. Będą przed wyborami jeszcze powie, pokazane. Dlaczego, a widziałem to wielokrotnie, za takimi fajnymi i chwytliwymi hasłami, które porywają całą masę wyborców, musi się pojawić jakaś sterta głupot o nierozerwalnych małżeństwach, o karceniu dzieci. Po co to?
nie proponujemy takich rzeczy. Ja wiem, tylko po co o tym mówicie? To się potem staje przedmiotem debaty, to się uwypukla, to się... Staramy się o tym nie mówić. Natomiast osoby, które nam źle życzą, na przykład żebyśmy odnieśli jak najmniejszy sukces wyborczy, wyciągają wypowiedzi bardzo silnie ideologicznie nacechowane z przeszłości i chcą nas wciągnąć w dyskusję na ten temat. Nie, także nie, to jest strategia zaczęli, naszych konkurentów. To nie do końca tak jest. Proszę mi wierzyć, ja jestem w tej debacie medialnej i politycznej już prawie 20 lat i dziennikarze przez te 20 lat najrzadziej pytali mnie o prawo i gospodarkę, a najczęściej o kwestie ideologiczne. Jest coś takiego, że no, pan redaktor doskonale to zna, bo przecież spotykaliśmy się też w telewizjach, że dziennikarze chcą mieć oglądalność i tą oglądalność najlepiej nawalanka ideologiczna zapewnia. Niestety tak jest. A jak ktoś zacznie wchodzić w detale prawno-gospodarcze, to zaraz część osób sięga po pilot i przełącza, bo... To nie są detale prawno-gospodarcze. Pan Mencen mówi, pan zresztą też, zróbmy podatki prostszymi. To nie, tak. To nie wymaga ode mnie specjalnego wysiłku intelektualnego. Nie dodawajmy nowych podatków, jak podatek od deszczu, który rząd PiS-u chce rozszerzyć. Nie twórzmy ogólnounijnych podatków, jak na przykład podatek od plastiku, czy podatek od usług Ale to cyfrowych. O PiS-ie za chwilę. I nie z panem na pewno, tylko z kimś z PiS-u będę rozmawiał, mam nadzieję. Może kiedyś się uda. To jest historia mająca chyba dwa dni, może trzy, no kilka dni w każdym razie. Głosowanie w Sejmie nad ustawą, która zakłada, że będzie można kontrolować, jak silne były wpływy Rosji na Polskę. To tak zwana komisja weryfikacyjna. Dokładnie, dokładnie tak. Już panu powiem, bo szukam tego tematu. To będzie smród i bajzel prawny, tak pan mówi podczas wystąpienia zimowego, a potem się wstrzymujecie od głosu. Tak. Niech pan mi to pozwoli zrozumieć. Wstrzymanie nasze wynikało z bardzo prostej oceny. Wiemy, że jeżeli byśmy głosowali przeciwko temu, to dalibyśmy paliwo wyborcze PiS-owi. A naszą rolą jako partii opozycyjnej nie jest dawanie partii rządzącej, która ma ogromną, gigantyczną przewagę nad nami finansową, medialną, paliwa. PiS przedstawiałby nas, że głosowaliśmy przeciwko temu projektowi, dlatego, że po prostu chcemy chronić jakieś rosyjskie wpływy. My nie chcemy. Jeżeli PiS chce się pobawić zapałkami w składzie z prochem, bo tak użyłem takiej metafory, że tworzenie tej komisji w tej chwili, w trakcie trwającej wojny, opowiadanie, że będą tropić jakieś rosyjskie wpływy po 8 latach rządów, które wcześniej niby nie wytropili, to jest zabawa zapałkami w składzie z prochem, bo mamy napiętą atmosferę polityczną, mamy zatrzymania różnych agentów, którzy prawda śledzą, jak działa hub wspierający Ukrainę, wiesiące i teraz to, co my mówimy tym głosowaniem wstrzymującym, to jest wasza zabawa. Chcecie się w ten sposób pobawić? Dobrze. My będziemy was recenzować. Ale a nie uczestniczyć w pracach komisji? Ale nie jesteśmy też przeciwni, tym głosowaniem mówimy, nie jesteśmy przeciwni tępieniu wpływów rosyjskich. Mówimy PiS-owi, to wy jako PiS nic w tej sprawie nie zrobiliście. To wy jesteście odpowiedzialni za to, jak pracują służby specjalne. To wy jesteście odpowiedzialni za to, że funkcjonariusze z tych służb odchodzą z powodu frustracji. Mimo młodego wieku pan jest doświadczonym politykiem. Czy pan się nie boi precedensu? Bo ta komisja powstanie... I może się kiedyś w mniej czy bardziej odległej przyszłości okazać, że znów powstanie jakaś komisja, bo Krzysztof Bosak coś tam. No naturalnie, my się spodziewamy, że ta komisja będzie również nas atakowała, nie tylko Platformę. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że głos wstrzymujący, podobnie jak głos przeciw, nie doprowadza do jej powołania. PiS ma w Sejmie stabilną większość. To jak my w opozycji głosujemy, czy się wstrzymamy, czy zagłosujemy przeciw, czy nie weźmiemy udziału w głosowaniu, jak niektórzy posłowie nie przychodzą na niektóre głosowania, to ma znaczenie wyłącznie symboliczne. Wyłącznie. I musimy umieć te symbole odpowiednio kreować i odczytywać. Jeżeli PiS chce pchać na przykład Konfederację w fałszywy stereotyp, że jesteśmy w jakimś aspekcie prorosyjscy, to my mówimy, nie jesteśmy. Proszę bardzo, chcecie zbadać te wpływy? Karty na stół, pokażcie, co macie. Premier już w 19 roku używał tego argumentu i kłamał na nasz temat, mówiąc o tym, że ma jakieś tam informacje, że Konfederacja tam powiązana i coś tam w tym stylu. Proszę bardzo, ostatnio powiedziałem to do rzecznika PiS-u Fogla, karty na stół, pokażcie, co macie. A do komisji wyślecie swojego człowieka? Na pewno, myślę, że na pewno nie. Na pewno nie, dlatego że uznajemy, że zresztą w ogóle nie jest powiedziane, że oni chcą posłów do tej komisji. Tak tą ustawę napisali, że mogą sobie tam powołać kogo chcą. Tak naprawdę mogą kilku swoich urzędników wziąć partyjnych. Myślę, że nie będziemy tam ludzi delegować, bo PiS oczywiście nie da opozycji większości w tej komisji. Tym samym nie da wpływu, a być kwiatkiem do kożucha to jest moim zdaniem nie. Myślę, że PiS powinien mieć za tą, jeżeli ta komisja w ogóle zacznie działać, bo przypomnijmy, że PiS miał ogromne w ogóle problemy, żeby ją przepchać przez Sejm. Własni posłowie klubu PiS nie chcieli za tym głosować, bo widzieli, że to jest niekonstytucyjne. I w mojej opinii to jeszcze powiedzmy, bo przecież nie wszyscy
wszyscy słuchacze muszą znać ten temat, to jest niekonstytucyjne. To znaczy ta komisja daje, ona nie jest sądem, ale ona daje grupie osób, co do których kwalifikacji nie ma żadnych wymogów, możliwość pozbawiać praw obywatelskich. Na przykład zajmowania urzędów odpowiedzialnych w polityce na 10 lat na podstawie tak naprawdę opinii, bo w tej komisji nie jest napisane, że ktoś musi być skazany. No, jakby gdyby to było zaostrzenie przepisów o szpiegostwie, czego PiS nie potrafi zrobić od 8 lat, kiedy rządzi. I prokuratura, i funkcjonariusze służb, i wywiadu, i kontrwywiadu czekają od 8 lat na zaostrzenie przepisów o szpiegostwie. Te przepisy, co mamy, są anachroniczne. PiS tego nie zrobił. Panie pośle, nie wejdziecie w koalicję z PiS-em? Nie ma takiego planu, nie ma takiej woli i chcemy odsunąć ich od władzy. A wie pan, że nikt panu w tej chwili w to nie wierzy? Nie rozumiem. Nikt panu w to nie wierzy w tej chwili. O nie, myślę, że bardzo dużo osób, które głosuje na Konfederację, w to wierzy. Wie panu dlaczego? Dlatego, że kiedy ktoś wygrywa wybory, dostaje misję tworzenia rządu, to ma do rozdania wszystko i natychmiast. I niektórzy się skuszą. Tak, natomiast to nie jesteśmy my. Ci, którzy chcieli się skusić, to już poszli do pana Gowina i z nim do rządu, do pana Ziobry i z nim do rządu. U nas są ludzie, którzy chcą realizować program racji oparty na zasadach biegunowo przeciwnych niż PiS. Nie chcą państwa centralizować, nie chcą podwyższać podatków, nie chcą, nie wiem, uzależniać nas głębiej od polityki Unii Europejskiej. To wszystko robi PiS. Okej, czyli słowo. No, panie redaktorze, myślę, że się wyrażam jasno. Okay. Jeżeli mam powiedzieć więcej, to powiem jeszcze, że jest dla nas w polityce punktem honoru, żeby tacy ludzie jak Morawiecki, Niedzielski, Kamiński przestali pełnić swoje urzędy. A Kaczyński? No, Kaczyński tak sprytnie się ustawił, że żadnego urzędu nie pełni, za wyjątkiem przejściowo tego urzędu wicepremiera i tam do spraw bezpieczeństwa. Ale jak najbardziej, wpływ Jarosława Kaczyńskiego na państwo powinien zostać radykalnie zredukowany. To co, do czerwca zdaje się, tak? Program w czerwcu. Program będziemy prezentować w czerwcu, natomiast liczę na to, że zobaczymy się szybciej, panie redaktorze. Wiele sobie obiecuję po tym spotkaniu. Krzysztof Bosak, Konfederacja, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie, panie pośle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.